Witajcie, mam dla Was dzisiaj wideo test smartfona poznańskiej firmy. Jest to model Overmax Vertis XP. Dostałem go jakieś 2-3 tygodnie temu i miałem okazję się z nim zapoznać. Muszę przyznać, że jest to całkiem solidny telefon. Jak za cenę 450 zł myślę, że jest to godny zainteresowania telefon. Obudowa została wykonana z plastiku, ale według mnie jest to dobry stop, ponieważ przez 2-3 tygodnie używam tylko tą klapkę i do tej pory nie ma ani jednej rysy. Choć w zestawie są jeszcze dwie inne, ja ich jeszcze nie używałem. Obudowa też jest minimalistyczna, wokół jest tylko kilka portów oraz klawiszy. Jest to regulacja głośności oraz włącznik telefonu, czy inaczej zasilania, oraz port micro USB oraz jack. Z tyłu znajdziemy aparat fotograficzny o matrycy 8 megapikseli wraz z lampą doświetlającą, a na dole jest głośnik. Z przodu znajdziemy kamerę do wideorozmów, a także klawisze funkcyjne, lecz nie są one fizyczne, a dotykowe. Lecz w praktyce działają bardzo dobrze. Na koniec dodam, że konstrukcja telefonu jest udana. Obudowa jest spasowana, nie trzeszczy, nie odstaje. I wydaje mi się, że telefon powinien wytrzymać nie jeden upadek. Jedynie dlaczego mam zastrzeżenia, to aby klawisz włączający ten telefon był nieco niżej, wtedy telefon by było łatwiej używać w dłoni. Choć w ręce leży naprawdę dobrze i co do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Testowany Overmax Vertis XP ma ekran 4,5 cala wykonany w technologii IPS2. Jakość odwzorowanych barw jest optymalnej jakości, nie są ani za kolorowe, ani za szare, po prostu okej. Przy takiej klasie smartfona jest to naprawdę optymalne rozwiązanie i nikt nie powinien mieć większych zastrzeżeń. Chociaż ja jedynie do czego mógłbym mieć, to do reakcji na dotyk. Czasami muszę po kilka razy gdzieś klikać, aby coś się uruchomiło, lecz zdarzało się to rzadko. Najbardziej irytowało mnie to podczas pisania SMS-ów, ponieważ czasami ciężko mi było po prostu trafić w odpowiednią literę lub najgorzej z usunięciem. Bardzo często wciskałem L. Sprawa się rozwiązywała, gdy tylko obróciłem klawiaturę. Wtedy naprawdę reagowanie wiadomości jest szybkie i bezkonfliktowe. Ogólnie ekran oceniam na dobry. Zainstalowany system operacyjny to Google Android w wersji 4.2. Nie jest to najnowsza wersja, ale funkcjonalna, co najważniejsze. Jednak o aktualizacji niestety chyba możemy zapomnieć. Ale sama optymalizacja systemu stoi na wysokim poziomie, ponieważ aplikacje czy gry działają dobrze, nie zawieszają się i nawet uruchomienie kilku i praca jednocześnie na nich nie powoduje, że się po prostu zawiesi czy zamuli. Podsumowując, Overmax Vertis XP jest według mnie udanym telefonem i za kwotę 450 zł mogę go śmiało polecić. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony. Także do sklepów. Dzięki, hej.